Ojczyzna. Pojęcie to bez wątpienia przodowało wśród wartości wyznawanych przez założycieli Poznańskiego Instytutu Zachodniego, jednej z najważniejszych polskich placówek naukowo-badawczych. Nazwę Ojczyznę nosiła założona na początku hitlerowskiej okupacji w Poznaniu konspiracyjna organizacja zrzeszająca uczonych, dziennikarzy, prawników, księży i intelektualistów, z której wywodzili się twórcy idei Instytutu, a której kierownictwo po aresztowaniu wielu jej członków przeniosło się na początku lat 40. do Warszawy. W drugiej połowie 1943 roku w podwarszawskim Milanówku zrodził się pomysł powołania specjalistycznej placówki naukowej zajmującej się ziemiami zachodnimi we wszelkich możliwych kontekstach. Pierwszy dokument w tej sprawie powstał w grudniu 1944 roku. Twórcą niewątpliwie Instytutu Zachodniego był profesor Zygmunt Wojciechowski, ale inspiracja wyszła z młodszej generacji, przede wszystkim ze strony Edmunda Męcelskiego. Wybór Poznania jako siedziby Instytutu nie budził wątpliwości. Już w okresie międzywojennym miasto było ważnym ośrodkiem badań niemcoznawczych. Tu prowadzono prace naukowe nad stosunkami polsko-niemieckimi i dokumentowano polską przeszłość obszarów zachodnich. Już w czasie okupacji współpracownicy Zygmunta Wojciechowskiego postanowili dokumentować przebieg powstania warszawskiego. Zaczęto zbierać relacje mieszkańców Warszawy. Myślano o przyszłej konferencji pokojowej i wystawieniu niejako Niemcom rachunku za lata okupacji. Plonem rozpoczętych już w czasie wojny i wciąż prowadzonych badań nad okupacją niemiecką są dziesiątki publikacji. Wśród nich monumentalna Encyklopedia Konspiracji Wielkopolskiej. Gromadzone przez lata dokumenty, wspomnienia, materiały archiwalne i fotografie tworzą unikatowe archiwum II wojny światowej, z którego korzystają nie tylko naukowcy. Kiedy w 1945 roku Polska odrodziła się w nowym, przesuniętym na zachód kształcie terytorialnym, Instytut był już dobrze przygotowany do podjęcia nowych, bez wątpienia pionierskich wyzwań naukowych. Nad wszystkim dominowało dążenie do przyswojenia społeczeństwu polskiemu ziem odzyskanych. To było najważniejsze. Pierwszą publikacją Instytutu była wydana wiosną 1945 roku książka Odra Nisa „Najlepsza granica Polski”. Również z kręgów Instytutu wychodziły prezentowane rządowi sugestie, by granica polsko-niemiecka przebiegała na wschód od Odry. W 1956-1957 roku rozpisano pierwszy konkurs na pamiętniki mieszkańców ziem zachodnich i północnych. Zgromadzono bardzo obszerny zbiór dokumentów, pamiętników, relacji, wspomnień ludzi, którzy z różnych części Polski, świata na tę ziemię trafili. Przedsięwzięcie to z pogranicza popularyzacji wiedzy i zupełnie nowej dziedziny, socjologii ziem zachodnich, odbiło się głośnym echem w kraju i za granicą. Uznanie w 1970 roku przez RFN zachodniej granicy Polski otworzyło nowy etap w dziejach Instytutu. Uczestniczyliśmy czynnie w przygotowaniu tego polsko-niemieckiego pojednania i między innymi także układu z grudnia 70 roku poprzez działalność naukową, poprzez badania, a także poprzez kontakty bezpośrednie z obydwoma państwami niemieckimi. Równocześnie z powstaniem Instytutu powołano do życia jego wydawnictwo, z którego dorobku edytorskiego korzystali i korzystają wciąż nie tylko naukowcy, ale i publicyści, dziennikarze oraz specjaliści z niemal wszystkich dziedzin. Ja czytywałem Przegląd Zachodni, ponieważ profesjonalnie mnie to interesowało. Większość, choć może nie wszystkie wydawnictwa książkowe. Oczywiście miałem na półce podręczy Dokumenta Occupationis. Był to dla mnie element warsztatu publicystyki historycznego. Przegląd Zachodni towarzyszył nieodłącznie całej historii Instytutu. Był po prostu jego wizytówką. Miał informować o badaniach prowadzonych w Instytucie, udostępniać to szerszej opinii. Niemal równocześnie z powstaniem Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej w Instytucie Zachodnim rozpoczęto pionierskie w Polsce badania nad integracją europejską w rozmaitych jej aspektach, prowadzone intensywnie do dziś. Od tego czasu do 2013 roku na łamach przeglądu ukazało się ponad 300 artykułów dotyczących integracji zachodnioeuropejskiej. Demokratyczne przemiany w Polsce i zjednoczenie Niemiec na początku lat 90., podpisanie traktatów o potwierdzeniu granicy w listopadzie 1990 roku i dobrym sąsiedztwie w czerwcu 1991 roku rozpoczęły również nową epokę w dziejach Instytutu. To, co jest ważne dla badacza, dostępność do materiałów, do archiwaliów, do źródeł, to stało niemalże otworem. Można było kontynuować w nowej wersji stare tematy, ale też otwierać nowe. Rola Niemiec na arenie międzynarodowej i to widziana i w perspektywie europejskiej, i w perspektywie światowej. Drugim ważnym tematem stało się samo zjednoczenie Niemiec. Instytut Zachodni był pionierem w obserwowaniu, komentowaniu, ocenianiu całego procesu zjednoczenia Niemiec. Pierwsza ekspertyza, jaką nam Polska Akademia zadała, to właśnie tuż przed zjednoczeniem, jakie mogą być konsekwencje i wewnętrzne, i zewnętrzne, kulturowe, a więc śledzenie tego, co się działo, aktualnie byliśmy świadkami i to być świadkiem historii, jednocześnie relacjonować, to jest fascynujące. Docenieniem autorytetu Instytutu Zachodniego i jego miejsca w krajobrazie naukowym Polski było powierzenie Instytutowi funkcji koordynatora i lidera w prowadzeniu prac Forum Polsko-Niemieckiego i Komisji Podręcznikowej Polsko-Niemieckiej. Zespół Instytutu Zachodniego w kolejne dziesięciolecia wchodzi z nowymi planami badawczymi i strategiczną wizją rozwoju. Konsekwentnie dba o wysoki standard badań naukowych oraz aktualność podejmowanych zadań badawczych. Chce pozostać centrum wiedzy i edukacji o procesach zachodzących w Niemczech oraz ich otoczeniu międzynarodowym. Cecha charakterystyczna Instytutu, czyli ta próba łączenia działalności takiej bardzo właśnie naukowej z tym pierwiastkiem praktycznym, czyli możliwość zastosowania później wyników tychże badań do praktyki. Dla nas Instytut Zachodni wykonał bardzo pożyteczną pracę podsumowania dziesięciolecia współpracy z Hesją. Było to wyjątkowe opracowanie, ponieważ te 10 lat współpracy zbiegało się z wejściem Polski do Unii Europejskiej, a Hesja odgrywała w tym dostosowaniu naszych urzędów do wymagań Unii Europejskiej bardzo znaczącą rolę. Pojawiają się nowe tematy, których wcześniej nie podejmowaliśmy, albo przynajmniej nie z taką intensywnością, nie wiem, na przykład problematyka bezpieczeństwa, którą ostatnio także w badaniach podejmujemy, ale zawsze jest tak, że Instytut pozostaje wierny tym swoim klasycznym tematom. I to jest niemcoznawstwo, to są stosunki polsko-niemieckie, to jest wojna i okupacja niemiecka, no i oczywiście ziemie zachodnie i północne. To jest ten trzon, który jest podstawą tożsamości Instytutu.